dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was serdecznie, bardzo serdecznie. U mnie w listopadowy, ciemny i ponury dzień. W nowym projekcie, który na kanale ukaże się w grudniu. I to jest projekt albumowy. Ja śledzę sobie tam statystyki, różne tam takie, wiecie, fajne rzeczy u mnie na kanale. No i między innymi wyszukiwania. Czego ludzie, wchodząc na mój kanał, szukają? No i jedną z odpowiedzi na to pytanie jest mini album. Albo album scrapbookingowy, albo mini album, albo album po prostu. Generalnie w moich filmach osoby, które wchodzą na kanał, szukają albumów. Z czego bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam robić albumy. I mam nadzieję, że to zawsze w moim scrapbookingowym życiu wybrzmiewa, że ja po prostu lubię robić albumy. Natomiast jest grudzień, więc pewnie wiele osób zaproponuje Wam robienie grudniowników i ja nie mam nic przeciwko temu, można robić grudniowniki. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że ja w grudniu przed tym okresem świątecznym, czy tuż przedświątecznym, bo w świątecznym to wiadomo, że pstrykamy zdjęcia, ale w okresie przedświątecznym tych zdjęć nie robię. I mega by mnie wkurzało, jakby mi ktoś robił zdjęcia, jak sprzątam chatę albo gotuję. Z tym gotowaniem to tam nie przesadzajmy, nie? Ale generalnie takich zdjęć no, nie chciałabym mieć i nie chciałabym jakby uzupełniać nimi albumu. Natomiast lubię zimowe albumy, bo zima to jest fajna pora roku i można zacząć tą zimę zdjęciami świątecznymi. Czy jeśli pogoda dopisuje i w grudniu przed świętami spadnie śnieg, no to z jakichś tam spacerów zimowych, sanek, innych jakichś tam zimowych sportów. I te zdjęcia wyglądają fajnie, tak mi się wydaje, z mojej perspektywy. W związku z tym ja proponuję Wam zrobienie albumu zimowego po prostu z wykorzystaniem do niego kolekcji Cozy Winterland. To nie będzie duży album, nawet bym powiedziała, że dość mały. Postaram się użyć piętnastek, czyli tych papierów. No oczywiście siedemnastki też mi są potrzebne, no bo muszę zrobić okładki i tak dalej, a okładki nie są wcale, znaczy, przepraszam Was bardzo, wszystko mi tu leci. Okładki nie są duże, ale nie są też bardzo małe. Te moje okładki, które ja bym chciała Wam zaproponować, to jest 6,5 cala na, no powiedzmy 6,5 cala, tak, to jest kwadrat, no nie. Tak, 6 i 5,8 na 6 i 5,8, czyli trochę więcej jak 6,5. Ja mam trzy takie birmaty przygotowane. Mam przygotowaną kalkę, żeby zrobić przekładkę między stronami. Ja nie chciałabym, żeby ten album, ja to odłożę, bo to będzie szeleścić. Ja nie chciałabym, żeby ten album był bardzo duży. On może mieć dwie strony, trzy strony. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Natomiast chciałabym, żeby był na czarnej bazie. No i mam przygotowany czarny papier. To jest papier, który kupiłam niedawno od sprzedawcy tak zwanego No Name'a. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to ja oczywiście odnajdę tą aukcję na ten sklep na Allegro i podlinkuję tego sprzedawcę, bo warto. Nie jest to copy color, ale kartki są naprawdę czarne, ładne, nie zostają na nich ślady palców. To już jest dla mnie absolutnie rzecz wygrana. I on jest sztywny, naprawdę dość sztywny. To jest 250 gram, ale jak na 250, w porównaniu z 250 copy color białą, to ten jest naprawdę sztywny, a to jest na pewno 250, nie więcej. Więc ja bym chciała, żeby mój album był na czarnej bazie, żeby był obity nie w płótno, tylko w papier i żeby miał papierową okładkę i był obity w papier. Dlatego ja też przyniosłam sobie ten blok z
z Actiona. On ma trzy rodzaje kartek: kraftowe, białe i czarne. I w każdym z kolorów tych kartek są dwie gramatury. Ta jest trochę mocniejsza, no nie wiem ile ona, może z 200. A ten papier jest naprawdę wiotki i on się na pewno nie połamie. I teraz w ten bardziej wiotki papier chciałabym obić mój album. No oczywiście jedna kartka nam nie wystarczy, musimy połączyć dwie krótszym bokiem, wtedy to będzie długie. Więc mogę sobie te dwie kartki wyrwać, a resztę po prostu odłożyć. Ale nim przejdziemy do robienia tego albumu, i te, które mają większą gramaturę, one są z jednej strony bardziej czarne niż z drugiej. Tak to powinnam pokazać. Mam nadzieję, że... No nie muszę tego składać. Mam nadzieję, że to widać. Z tej strony ten papier jest ciemniejszy niż z tej strony. A te ciemne kartki, te z małą gramaturą, one są chyba 160, to one są po prostu czarne, tak? To jest taki bardzo ciemny brąz. I ja się obawiam, że ten papier się połamie, dlatego wzięłam ten cieńszy. To też można odłożyć. Mam jedną taką kopertę, jeszcze inny odcień czarnego. Ale mam jedną taką, no to bardziej chyba zbliżone. Mam jedną tylko taką kopertę, ale chciałabym jej użyć. No i mam paski z wycinankami. To są paski kwiatkowe. A tutaj taki bałwanek, ten nasz, wiecie, skrzat, cynamon, pomarańczka, tu drugi skrzacik, trzeci skrzacik. Tutaj mam taką samą, a nie inne. Czyli z jednej strony mam pojedyncze kwiatki, a z drugiej strony mam te skrzaciki. Tutaj mam, no, duże kompozycje kwiatowe, a z drugiej strony duże kompozycje kwiatowe, tylko inne, bardziej w brązach niż w niebieskościach. Mnie się wydaje, że ja pójdę w niebieskości w tej kolekcji. Tu mam jeszcze trzeci taki sam pasek. Tu mam też zwierzaczki, a z drugiej strony są dziewczyny i dzieciaki. No a tutaj mamy słodkości, a z drugiej strony słodkości mamy te fajne kule, taką fajną, dużą latarnię, no i prezenty, książki. Ja będę korzystać z tych pasków, a nie z tych takich regularnych wycinanek, tak? Bo mam te paski, no więc wiecie, nie zawaham się ich użyć. Tak jak powiedziałam, 20 kolekcja i 15. No i teraz tu jeszcze mi jakiś papier został. Tu będzie moja okładka. Tą kopertę też mogę na razie odłożyć. No i teraz jak ja przystępuję do pracy nad albumem? No mianowicie tak, że ja coś tam sobie planuję. Mam okładkę. Okładka. 5 czy 6 mówiłam? Chyba 6, nie? 6 i 5 ósmych na 6 i 5 ósmych. Tak. Okładka. 6 i 5 ósmych na 6 i 5 ósmych. Co nam daje? Centymetrach, bo wiem, że są osoby też centymetrowe. Daje nam to 17 na 17, 17 na 17 centymetrów. Tu mamy cale, a tu mamy centymetry. Nigdy nie wiem, czy dwie te kreski, czy jedna kreska, ale to nieważne. Teraz strony. Ja nim strony to najpierw, wiecie, grzbiet. Ja chciałam, żeby ten album rozkładał się w miarę na płasko. A żeby się mógł rozkładać na płasko, no to między okładką a stroną, ta przestrzeń między grzbietem a stroną i okładką
musi być troszkę większa. Nie chodzi mi o to, jak duża albo mała jest przestrzeń między okładką, na przykład prawą, a grzbietem, tylko jak mocno ta okładka się położy, nie okładka, tylko strona położy się na okładce, żeby była przestrzeń. Ja bym chciała, żeby ta moja przestrzeń i moja wysokość tej strony miała, no powiedzmy, zwykle u mnie jest pół cala, ale zróbmy na 3/4, tak? Czyli tu będzie 3/4 cala tego odstępu jakby w wysokości dużo. Nie, jednak zróbmy jedną drugą, tak? W wysokości strony, czyli jedna druga to będzie tu 3/4, to jest za dużo, to jest za mała okładka, żeby było 3/4. A pół cala to jest jakieś 1,2 mm. Więc jak ktoś będzie robił strony i grzbiet, no to jest 1,2 cm. Tak, pół cala, 1,2 cm. I teraz ja bym chciała, żeby moja strona była prawie tak wysoka jak okładka. Czyli jak mam 6 5/8, no to zrobię sobie strona będzie miała 6 3/8 na, tu będzie 6 3/8 w tą stronę, tak? 6 3/8. A w tą stronę tu będzie pół cala zabrane. Nie udawajmy, że się bardzo znamy na calach. No powiedzmy na 5 i na, no mogłoby być na 6. To będzie taka ładna przestrzeń. Czy to by było? Gdzie jest to moje pół cala? 6,5 tutaj wejdzie. Myślę, że na 6. Myślę, że 6 3/8 na 6 cala. I już Wam to mierzę. 6 3/8. W centymetrach, tak? 6 3/8 to będzie 16,2, to jest 16,2 cm. I tutaj mówiłam 6 cali, tak? Czyli 6 cali, czyli tu to jest 15,3, a w tą stronę będzie 6 cali, co nam daje 15,3. I teraz ja chciałabym, żeby moja okładka, moja strona była tunelem. Co to znaczy? Tunel to są dwie złożone ze sobą kartki, albo sklejone, w zależności od tego, jak duży jest ten album, tak, żeby tą stroną, tu jest oczywiście sklejone, tak, tu jest sklejone i tu jest sklejone, ta część wchodzi w okładkę, tak, czyli włączenie, nie w okładkę, tylko włączenie stron, zaraz też zajmiemy się tym, jak to będzie połączone. Natomiast z tej strony można wsunąć jeszcze jakąś dodatkową matę albo dodatkowe elementy, które nam się w tej stronie przydadzą. I u mnie łączenie jest zawsze na pół cala, czyli ja sobie biguję pół cala od jednej strony i pół cala od dołu. Składam i dokładam do kartki o takim dokładnie wymiarze. Jedna strona to jest 7
i 3/8 na 6 cali, czyli to będzie 18,7 na 15,3. Takich stron potrzebujemy dwie i stron 6 i 3/8 na 6, czyli 16,2 cm na 15,3 cm potrzebujemy również dwie. I teraz te dwie zbigujemy od góry i od dołu po pół cala, co nam da w konsekwencji 6,3/8 i dołączymy do tego wymiaru i będziemy mieli dwie strony tunelu. Czyli dobrze, jednak to wymudziłam. Czyli to są strony. Czyli strona ostatecznie będzie miała 6,3/8 na 6 cala, natomiast papier bazowy będzie miał 7,3/8 na 6 cali. Tak? Czyli te wymiary 16,2 na 15,3 i 18,7 na 15,3. O matko, strasznie to zamieszałam, nie? Wiem. Teraz chciałabym jeszcze zrobić sobie łączenie moich okładek. Jak zrobić łączenie okładek, czyli popularny grzbiet. Ja, jeśli moje strony mają łączenie na pół cala i na pół cala będą się rozkładały na prawo i na lewo, no to chciałabym, żeby między brzegiem okładki, tak, między każdym brzegiem okładki przestrzeń była półcalowa, tak? Czyli jak tutaj będzie mój grzbiet, to ja bym chciała, żeby tutaj to łączenie miało pół cala i odległości miały pół cala. Czyli mam dwie karty, czyli już z samych kart będę miała półcalową odległość najpierw, później będę miała kartę, tak? To karta to jest tam nie kilka milimetrów. Potem znowu będę miała półcalowe łączenie, kartę, znowu półcalowe łączenie, no i odstęp ten tam półcala. Czyli mój grzbiet powinien mieć 1,5 do 2 cali, nie więcej, tak? To będzie wystarczający grzbiet, żeby umieścić nasze strony. 1,5 do 2, nie większy. I tu będzie jeden odstęp strona, jeden odstęp strona, jeden odstęp, czyli 1,5. Musi mieć po prostu 1,5 cala. Czyli grzbiet ma 1,1/2 na 6 i ile to było tu? 6,5/8, tak? Na 6,5/8. 6,5/8. A 1,5 cala. Półtora cala to jest, moi drodzy, 3,8. Czyli to jest 3,8 cm na 6,5/8. Na pewno mam to napisane, 17 cm. Strasznie to jest zagmatwane z mojej strony, ale mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja to robię zawsze na czuja, po prostu. Dokładam papier do okładki, dokładam papier do bigowania, do łączeń i wychodzi mi strona i wysokość tej strony i jakoś tego specjalnie nie mierzę, ale chciałam pokazać, jak to mniej więcej powinno przebiegać, żeby było dobrze, szczególnie z tym grzbietem, tak? Sprawdzamy, ile chcemy, żeby było w grzbiecie odstępu między stronami, czyli moje pierwsze bigowanie będzie na pół cala i to pół cala to będzie papier włożony
tutaj na brzeg tej, na brzeg tego grzbietu, tak? Potem będzie pół cala odległości, strona, pół cala odległości, strona. Czyli wystarczy mi w zupełności półtora cala grzbiet, żebym mogła te dwie karty, które chciałabym zrobić, zrobić. Dobrze, nagadałam się strasznie. Mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałam wszystkiego. Możemy dociąć sobie teraz tą birmatę do tego nieszczęsnego naszego półtora cala i złączyć, zrobić bazę. Czyli ja sobie z tej strony odetnę półtora cala. To mi chyba tak nie pójdzie, jak ja bym chciała, żeby mi to poszło. Trochę się już nacięło, ale nie chcę sobie do końca jakby dobić tego nożyka, więc pozwolicie, że Wam pokażę moją artystyczną po prostu podkładkę. No i teraz mogłabym w ogóle nie używać tej linijki, no bo już mam tutaj tą kreskę zrobioną i chyba lepiej by było, jakbym jej nie użyła, bo coś mi się wydaje, że zjechałam. Ale zobaczmy. Ale zobaczmy. Nie, nie zjechałam. Mam wszędzie półtora cala. Nie odjechałam. Ok, bo to mogę odłożyć. To oczywiście nie wyrzucam, to się przyda, tak? Do jakiegoś kolejnego nowego projektu, więc to mogę odłożyć na razie na bok. Teraz potrzebuję taśmy. Taśmy i bigownicę, ponieważ muszę złączyć ze sobą te dwie kartki. No i jak ja to robię? No robię to bardzo prosto. Po prostu do tej krótszej krawędzi przykładam taśmę. Bardzo wiele osób tak robi, ale ja się tego nauczyłam od Scrap Queen. Tego sposobu nie przyklejania taśmy oczywiście, tylko fazy numer dwa. Czyli jak to przykleić, żeby było równo. Oczywiście jak to zjedzie pół milimetra, to nic się nie stanie, tak? Łączenie tych dwóch kartek. Ale im równiej, tym oczywiście lepiej. Wiadomo jest, że będziemy potem to oklejać papierem, że tam wielu rzeczy, wielu niedociągnięć nie będzie widać. No ale jeśli chcemy zrobić ten album porządnie, a chcemy go zrobić porządnie, no to możemy zadbać o to, żeby oprócz porządnie było równo. I to jest mój plan na ten album. Dokładam sobie ten papier do bigownicy. Najdłuższą częścią, jaka się da, tak? W jak najdłuższym odcinku mogę oprzeć o tą bigownicę. Mogłam nie ściągać całego papieru i Wam radzę właśnie tak zrobić, żeby tego nie ściągać. I teraz układam sobie papier równo z końcem taśmy. Równo z końcem taśmy. Ona mi, jak widzicie, też tutaj przylega do końca, tak? I to powoduje, że ten papier jest po prostu przyklejony równo. To jest bardzo prosty trik, ale bardzo, bardzo skuteczny. I po prostu zawsze ten papier jest przyklejony prosto. Zawsze też bym polemizowała, ale najczęściej. Tak? A u mnie najczęściej to już znaczy dobrze. No i teraz bierzemy naszą okładkę i układamy ją na papierze. I teraz ja jeszcze mam takie narzędzie. Dostałam je od mojej koleżanki Izy.
które powoduje, że ułożenie tego papieru, ułożenie birmaty na papierze, po pierwsze jest równe, a po drugie zachowana zostanie tutaj odległość taka sama z obu stron. I teraz odległość w tym akurat przyrządziku to jest 0,5 cm, czyli 3/16. 3/16 cala, 0,5 cm. To jest dobra odległość, ja ją bardzo lubię. Teraz druga rzecz, na którą proponuję zwrócić uwagę, to fakt, że ja ułożyłam to łączenie tego, to łączenie albumu dokładnie na środku łączenia papieru. Tutaj, gdzie mam łączenie papieru, bo w tym miejscu będzie to można najłatwiej zamaskować, to po pierwsze, a po drugie to miejsce będzie najmniej narażone na to, żeby ten papier się nie daj Boże rozkleił albo po prostu połamał. Bo papier, jak wiemy, może się połamać. No i teraz tu będzie te 0,5 cm z jednej strony, 0,5 cm z drugiej strony i okładka będziesz prawie już gotowa. To się bierzemy za klejenie. Ja kleję birmatę do papieru normalnie na klej. Jak mam bardzo cienki papier, to nawet rozsmarowuję ten klej. Czyli teraz zrobię po prostu tak. Czy mam narzędzie do rozsmarowywania kleju? Oczywiście, że mam. Co nie przeszkadza mi go rozsmarować palcem. Dojeżdżam sobie do wszystkich krawędzi, tak? Jak już to rozsmarowuję, to robię to tak, żeby miało to sens. Rozsmarowuję do wszystkich krawędzi i układam na papierze. Staram się oczywiście zrobić to prosto, tak? No zobaczmy, czy to jest prosto. No, mogłoby być prościej, ale generalnie jest prosto. Zostawiam sobie tutaj taką samą odległość od góry, jak od dołu. Mniej więcej, bo wiadomo, że ja tej odległości z pozycji siedzącej nie widzę za dobrze. Natomiast staram się to ułożyć mniej więcej w takiej samej odległości. No i teraz przykładam mój magiczny patyk do tej części i mogę się brać za smarowanie klejem tej części. Ja mam to wszystko zapisane, prawda? Tak, więc tą część pokryję klejem, a potem w środku może jeszcze raz napiszę wymiary, jak oczywiście nie zapomnę. Ja tego kleju tutaj, to tak wiecie, nie jakoś bardzo grubo, ale też nie bardzo mało, tak? Tak, żeby szczególnie te wszystkie ranty były pokryte, ale też środek, ponieważ jak na środku nie będzie kleju, to tam się dostanie powietrze i będą się robić bąble. A przypominam, że będziemy oklejać okładkę papierem, oklejamy ją właśnie, więc dobrze by było, żeby nam żadne bąble pod papierem nie wyskakiwały. No i teraz raz jeszcze sobie tutaj przymierzam to moje narzędzie. No i najprościej i najdokładniej jak się da, przyklejam drugą część okładki. Smaruję, dociskam. Jeszcze tego narzędzia nie wyciągam, niech sobie tutaj leży. Dociskam okładkę, można to ręką, można oczywiście kością. Na rogach, żeby mi nigdzie nic nie odchodziło. Tu w środku. Mogę jeszcze poprawić grzbiet kością. Ok, ja i teraz taki sam myk robię z drugiej strony, tak? Przykładam to moje narzędzie. Znowu smaruję. O, teraz to już posmarowałam sobie też biurko. Klejem. Smaruję.
rozcieram. Robienie okładek wydaje się być rzeczą skomplikowaną, ale nią nie jest. Naprawdę. Warto raz czy drugi zrobić sobie taką okładkę samodzielnie. Ja na przykład wolę okładki, które robię sama, od gotowych baz, bo gotowe bazy mają najczęściej bardzo dziwne łączenia, tak? Albo na ringach, albo na sprężynach, albo w ogóle są bardzo dziwne. A ja jestem, jeśli chodzi o albumy, dość tradycyjna i lubię te albumy takie książkowe, a lubię też albumy pudełkowe i w pudełkach, tak? Pudełkowe one się nazywają. Ja tego albumu pudełkowego nauczyłam się od Scrapkate i chyba do niej Was odsyłam. Czy no nie, chyba na pewno. Ja nie wiem, czy jak ja się tak nauczyłam tego i doszłam do pewnych rzeczy i wniosków sama w budowaniu tych albumów, to czy ja to mogę pokazać na kanale, czy nie? Pewnie nie. Więc no nie będę tego robić. Jeśli chcecie, ja będę robić album, znaczy robię album pudełkowy, który jest kolekcjonnikiem i ja ten kolekcjonnik pokażę na kanale, więc będzie wiadomo, co to jest album pudełkowy. Natomiast no, jak się robi album pudełkowy, to chyba niekoniecznie mogę pokazać. Muszę się jeszcze z Kaśką dogadać i dopytać, ale nie będzie to, na pewno nie nastąpi to szybko. Ok, przewróciłam sobie całą moją okładkę na drugą stronę i teraz jeszcze kością z drugiej strony, delikatnie, żeby nie uszkodzić papieru, rozsmarowuję sobie i dociskam. Rozsmarowuję klej i dociskam przy okazji papier. No i teraz nie wszyscy o tym mówią i nie wszyscy to robią, ale ja to robię, więc Wam powiem. Ja robię teraz taki myk, że ja sobie wyczuwam końcówkę papieru i delikatnie kością przejeżdżam tutaj, gdzie jest koniec birmaty. Robię to naprawdę delikatnie, tak, żeby mi nie popękał papier. Pamiętajcie o tym, że papier jest jeszcze mokry, bo mokry jest pod spodem klej. Więc ja sobie delikatnie z drugiej strony zaznaczam, gdzie kończy mi się ta birmata, a przy okazji wyginam papier już w jedną stronę, tak? Bo on musi mi na tą okładkę ładnie się nałożyć. Więc robię sobie taki myk, że sobie to po prostu zaznaczam. Mi się wydaje, że wtedy ten papier się lepiej układa. No i teraz po dwóch stronach, po tej stronie i po tej stronie, zostało nam bardzo dużo papieru. Nie potrzebujemy tego papieru aż tyle, więc warto go odciąć, zostawiając mniej więcej taką odległość, jaką mamy u góry i jaką mamy na dole. No i tak mniej więcej, tak? To nikt tego nie będzie mierzył, nikt z tego nie będzie strzelał, ale taka, aż tak duża ta reszta jest tutaj no po prostu za duża i ona będzie problematyczna. Dlatego warto chwilkę jakby poświęcić temu i te końcówki poodcinać. Ja to robię po obydwu stronach, czyli z jednej i z drugiej strony obcięłam sobie te końcówki. No i teraz jest taki moment, którego no wszyscy się boją. I ja też się boję, a zrobiłam w swoim życiu dużo albumów. Mnie to jest docinanie papieru, żeby tu się utworzył taki ładny róg. No i są oczywiście do tego narzędzia. Ja nie mam takich narzędzi, więc Wam nie pokażę, ale na przykład w sklepiku Gosi można kupić takie narożniki, taki plastikowy narożnik, coś w ten deseń, tylko wiecie, nie o tak, nie? Tylko, że on idzie, no tak idzie i tutaj nie ma tej części, więc tutaj można ten papier obciąć tak zgodnie z tym narożnikiem. Ja tego nie mam i tak nie robię i nie wydaje mi się, żeby obcinanie tego narożnika na prosto było dobre. Dlatego między innymi, ja nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Czekajcie, jeszcze tutaj jedno światło włączę. Ja nie wiem, czy to będzie widać dokładnie w kamerze, ale zaraz Wam to pokażę. Ja ten papier
objeżdżam tutaj tą kością dookoła z dwóch powodów, tak? Pierwszym powodem jest to, że papier jest już wygięty w jedną stronę. Natomiast drugim tego powodem jest, że tutaj jak przejadę kością, to tu mi się tworzy takie przecięcie linii odginania tego papieru, tak? Tutaj. I ono jest mniej więcej w takiej odległości 2-3 mm od rogu birmaty, tak? Ja mam nadzieję, że to naprawdę widać. Tutaj łączą mi się te linie. I ja teraz widzę, jak mniej więcej obciąć ten narożnik, bo mi tutaj chodzi o to, żeby te 2 mm zostały, tak? Żeby tutaj te 2-3 mm zostały. Lepiej zostawić więcej i dociąć, niż zostawić mniej i mieć tutaj dziurę i widoczną birmatę. Dlatego ja to sobie tak właśnie, wiecie, objeżdżam, między innymi dlatego też objeżdżam ten papier z drugiej strony. No tutaj zdecydowanie przesadziłam z tą odległością, więc tu można ściąć. Jak widzicie, nie obcinam też papieru tak na wprost, tak? Nie obcinam go tak na wprost, tylko robię jakby do i w bok jadę, tak? Czyli jakby do narożnika i odbijam w bok. Dlaczego tak robię? Dlatego, że nie ma potem problemu z tym, że papier się nie zejdzie tutaj w tym narożniku i będzie widać, będzie prześwitywała birmata. Ja robię te odległości dosyć duże, żebyście je dobrze widzieli. Najwyżej jak będą dla mnie za duże, to ja je po prostu zetnę. Natomiast będziemy mieć pewność, że nie będzie nam prześwitywać, birmata. Czyli na wprost i do góry odbijam, tak? Na wprost i w prawo. No ja akurat jestem praworęczna, więc odbijam w prawo nożyczkami. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak pracują leworęczne dziewczyny. Czy one tak obcinają te narożniki? Nie mam pojęcia. Nie jest to tematem tego spotkania. I teraz znowu bierzemy do ręki taśmę. Bierzemy do ręki taśmę i oklejamy taśmą wszystkie brzegi birmaty. No ja już tu odjechałam trochę, ale oklejam tutaj brzegi birmaty i robię sobie dookoła taką ramkę. Najpierw te dłuższe boki. Najpierw te dłuższe boki, a później te krótsze. Nie wiem, czy tam jeszcze cokolwiek widać. Staram się dojechać jak najbliżej końca birmaty się da oczywiście, ale to nie jest wymóg. Tak, to nie jest wymagane, żeby to było jakoś... Jak nie będzie do końca, to się świat zawali. Nie. W ogóle tutaj się świat z tą taśmą nie zawali. Bo ta taśma tutaj jest po to, żeby przytrzymać papier. No bo wiadomo, na taśmę, do taśmy papier przyklei się od razu. Klej potrzebuje chwili, żeby tą taśmę złapać. I ja jeszcze przyklejam sobie taśmę tutaj wzdłuż tych łączeń. Z tego samego powodu. Po pierwsze, szybko mi złapie papier i nie będzie żadnej katastrofy. A po drugie, to miejsce tutaj jest narażone na ruch, więc jakby ja ufam bardziej klejowi niż taśmie, to jest oczywiste, jeśli o tym mówimy. Natomiast no, ponieważ mamy tutaj spore prawdopodobieństwo, że może nam się coś urwać, popękać i tak dalej, to też przyklejam taśmę. Tą taśmę na tych zewnętrznych okładkach przykleiłam trochę za wysoko. No bo tutaj ten papier znajdzie jeszcze, nie? Więc mogłam trochę niżej, zaoszczędziłabym taśmę. No i teraz dociskam tą taśmę wszędzie. Ta taśma czerwona PET, ona jest po pierwsze bardzo mocna. Do albumu, do tego, co ja tutaj robię teraz, czyli do
jakby naklejenia tej taśmy celem tylko i wyłącznie tego, żeby szybko załapał papier, nie jest potrzebna taśma PET. Może być jakakolwiek dwustronna taśma i też będzie dobrze, bo ona tutaj nie robi nic innego, tylko ma mi pomóc utrzymać zagięty papier, żebym ja mogła sobie potem końcówki dobrze podociągać. Natomiast jeśli chcemy poprzyklejać jakieś, wiecie, na przykład łączenia kart w tej metodzie, którą będziemy wykorzystywać, no to dobrze jest, żeby taśma była mocna, żebyśmy miały pewność, że nic nam nie odpadnie. Już mam cały palec w kleju, już mam brudną rękę. No dobrze, no to mamy taśmę, teraz możemy zacząć znowu powoli wyginać papier. Ja już raz papier wygięłam od tamtej strony, tak? Jak już wygięłam od tamtej strony, to on już nabrał trochę elastyczności, więc już mniejsze jest prawdopodobieństwo, że on mi się jakoś bardzo złamie. Niemniej jednak bardzo ostrożnie wkładam kość pod papier i zaczynam ten papier zawijać. Można to zrobić palcami, tak? W taki sam sposób. Powoli, pomalutku pomasować ten papier i go docisnąć do tej birmaty. Natomiast ja robię to zawsze kością. Robię to zawsze kością. Uważam, że to jest sposób bezpieczniejszy niż palcami. Kość jest jednak dłuższa. Dociska ten papier od samego dołu, tutaj od samej maty. Ja to robię pomalutku. Nie jakoś bardzo się nie siłuję z tym papierem. On jest, mój jest też wiotki, nie? Więc tutaj zobaczcie, wystarczy, że włożyłam kość i on już się od razu ustawia do tego momentu, w którym ja chcę, żeby on był zagięty. Przechylam i tak będę jeszcze domasowywać na końcach ten papier, żeby on ładnie do ram tutaj birmaty przylegał. Birmata ma chyba 2 mm, ale zmierzmy. No, nie ma 2 mm. No okej, okay, może ma 1,5. 1,5 mm ma moja birmata, więc ten grzbiet tutaj nie będzie jakoś bardzo, bardzo mocno widoczny, ale jednak będzie. Dlatego ja chcę go jeszcze tutaj potem sobie ładnie kością pomasować, żeby on wyszedł taki ładny, prostokątny. No i teraz, że tak powiem, rzecz najfajniejsza i bardzo łatwa, czyli przyklejenie dłuższych części tego papieru. Przepraszam. Dlaczego dłuższych części? No bo przy krótszych jest łatwiej, przy tych dłuższych jest łatwiej wyrobić rogi i wtedy obie te krótsze części ładnie te rogi przykryją. Papier jakby nabierze takiego, no takiego ładnego charakteru. Najgorsze, co możecie zrobić, to przyklejać raz krótszy, raz dłuższy, raz krótszy, raz dłuższy. To wtedy nie ma zachowanych żadnych rogów. Znaczy no są, ale nie ma to tak zbytnio, no nie wygląda to dobrze po prostu, przynajmniej moim zdaniem. Więc teraz robię tak. Najpierw odklejam spłonkę u góry. Następnie klej i klejem wypełniam tutaj tą przestrzeń tuż przy birmacie. Tak, tu mogę sobie nawet dosyć przycisnąć. Nie daję tego kleju bardzo dużo. Ja wiem, że on wydaje się, że tutaj na filmie pewnie, że jest go bardzo dużo, ale nie jest. No i teraz smaruję klejem zewnętrzny brzeg i środek. Z tym, że na tym zewnętrznym brzegu robię jeszcze taką dodatkową cienką kreskę, żeby mieć pewność, że ten klej się tam dostanie wszędzie, gdzie ja chcę, żeby on się dostał. No i teraz jakby jedyne miejsce, w którym ja rozsmarowuję klej, jeśli chodzi o okładkę, przy oklejaniu papierem, to są te zewnętrzne rogi, tak? Tutaj zawsze rozsmarowuję, żeby mieć po prostu pewność, że ten klej wszędzie doszedł i że będzie dobrze. No i teraz raz jeszcze sobie układam papier. Mogę to zrobić jeszcze raz za pomocą kości.
To jest taki proces dosyć żmudny. No i tak jak powiedziałam, tutaj za wysoko doszłam tymi sponkami, więc na chwileczkę je sobie tutaj odegnę, żeby one mi się tam nie wkręciły. No i teraz najpierw na środku dociskam do siebie, dosuwam. Taśma mi tutaj pozwala na utrzymanie tego papieru i ruchem delikatnie posuwistym od góry do dołu doklejam sobie, teraz mogę sponkę przyłożyć z powrotem, doklejam sobie papier od środka do zewnątrz. Od środka do zewnątrz. Teraz jeszcze mogę poprawić kością. I ta taśma była mi właśnie w tym celu potrzebna, żeby zagięty papier na środku został w jednym miejscu. Bo tutaj papier do tej taśmy przykleił się natychmiast. I to powoduje, że papier na kleju się ślizga. Więc jak ja mam tutaj na zewnątrz tą taśmę i przyłożę sobie tutaj ten górny grzbiet i tutaj się przyklei, to już nie ma mowy, że ten papier się tutaj poruszy. Nie ma mowy. No i dociskam, domasowuję sobie, żeby mi się tutaj nic nie odklejało. A teraz biorę kość i tym dłuższym rantem delikatnie zaznaczam właśnie ranty birmaty, żeby tutaj mi się zrobiła taki rancik. Taki płaski rancik, żeby było ładnie. I teraz, jeśli robię ten rancik, jeśli mam pewność, że mój papier, co mi się tutaj stało? Gdzieś dotknęłam do kleju. Jeśli mam pewność, że grzbiet i boki połączone są absolutnie równo. To jest absolutnie wymóg konieczny do tego, żeby te ranty tutaj zrobić. Bo jak będzie krzywo, to tutaj Wam kość zahaczy i przerwie papier. Chyba że robicie rancik po jednej stronie, potem osobny rancik po grzbiecie i rancik po drugiej stronie. No to wtedy ok, tak? Dobra, nagadałam się strasznie. Teraz znowu, najpierw ściągam spłonkę z całej tej odległości. Teraz tutaj muszę troszkę podważyć te spłonki, ponieważ mi zajdzie papier za mocno, więc sobie je tutaj podważam. Potem je dokleję z powrotem, żeby mi nic się nie oderwało, ani się taśma nie pobrudziła. Znowu nakładam klej tuż przy rancie birmaty. Klej powoduje, że papier troszkę rozmięknie, tak? I wtedy ten mój rancik ma szansę się przykleić tam do środka bardzo dobrze i się nie odrancikowywać, czyli papier się w tamtym miejscu po prostu nie wyprostuje, tak? Bo jest doklejony do rantu birmaty. Coś mi ten klej słabo właśnie zaczął lecieć. Ok, znowu biorę moje narzędzie i znowu dociągam klej tutaj do boków. Obu. Z tej strony tutaj to aż przesadziłam, to wytrę. No i z tej strony dokładnie taki sam zabieg. Ok, to już jestem gotowa. Czyli znowu biorę długą kość pod papier, dociskam, no i na środku zamykam. Zamknęłam na środku i teraz takim ruchem delikatnym, ale stanowczym dociskam papier. Pierwszą sponkę mogę przykryć, no i robię dokładnie to samo z drugiej strony. I drugą sponkę mogę przykryć, żeby mi się nic nie kleiło do tej taśmy niepotrzebnie. Dobra, domasowuję, żeby wszystko mi się porządnie przykleiło.
Jeśli gdzieś klej wylał, no to go po prostu wycieram. Tak? Tu za mocno przesadziłam z tym rantem, rogiem, przepraszam. No i teraz to samo, co było z drugiej strony. Dociskam sobie papier do brzegu birmaty i tworzę taki ładny, prostokątny rancik. Dobra, no to teraz boki. Boki. Nim odkleimy taśmę, musimy przykryć ten róg. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Przykładam kość i dociskam. Przykładam, robię zakręt i dociskam. Spłaszczam, przykrywam cały ten tutaj narożnik. Tak? Cały ten narożnik przykrywam. I robię dokładnie to samo z drugiej strony, co już jest dla mnie bardzo trudne. Więc ja sobie układam papier w tą stronę. Bo jakoś w tamtą stronę nie potrafię zrobić tego zakrętu. No i teraz mogę przełożyć papier i spróbować w tą stronę zrobić. No nie umiem w tą stronę, no nie umiem. O, dobra. Teraz jechałam. I teraz jak zamknę, też sobie tutaj docisnę. I teraz jak zamknę, to mam bardzo ładne narożniki, ale nim przykleję, to jeszcze te bardzo ładne narożniki sprawdzam, bo o ile tu narożnik jest rzeczywiście bardzo ładny, mogę nawet trochę ten papier tutaj doprostować i jeszcze raz zrobić ten zakręt, żeby było na pewno dobrze dociśnięte. Jakiś farfocel mi się wcisknął. O, tak tu widzę, że tutaj tego papieru jest. A nie, 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 nie. Myślałam, że mi tutaj ten papier u góry wystaje. Jak tak leżało, to wyglądało, jakby wystawał. A tego też nie chcemy, bo to się będzie niszczyć, jak będzie tutaj wystawać. Więc wszystko jest u mnie w tym narożniku w porządku. Ładnie się papier zagiął, spłaszczył. Więc teraz mogę zrobić dokładnie to samo, co robiłam z tymi długimi bokami. Odrywam spłonkę. Smaruję klejem tuż przy... Teraz już muszę uważać, żeby tutaj za mocno nie wyjechać, wiecie, w tych rogach, nie? Bo tu już mi klej wyjdzie na tą część, która jest widoczna, która będzie widoczna w albumie. No chyba, że przykleimy okładkę naprawdę bardzo mocno dociętą, tą zewnętrzną papierową i nie będziemy chciały mieć żadnej ramki ani niczego. No to można się tak Można tak zrobić, ale ja tak nigdy nie robię. Staram się, żeby mi ten klej nie wypłynął tutaj w tych narożnikach, bo to już będzie widoczne na drugiej stronie. No to można go jeszcze... Za mało tego kleju mam tutaj. Tu jeszcze uważam, że jest przy mało. Taki cieniutki paseczek. No i to samo, co z długimi bokami. Podkładam kość delikatnie pod papier, bardzo delikatnie najpierw go dociskam, a potem, teraz mam taką okładkę, że mogę to zrobić całą szerokością kości, po prostu przykładam. I teraz tu widzicie, tu trzeba od razu likwidować klej, bo na czarnej bazie zostanie plama. A ja nie mam niestety tej, gumki do wycierania kleju, no więc... Nie ryzykuję, pomału to dociskam, niech ten klej tam sobie w tą birmatę wejdzie, niech to się wszystko dobrze sklei. No i teraz mogę zrobić mój ulubiony prostokątny rancik. Narożniczki mam bardzo ładne, równiutkie, no aż jestem w szoku, że mi to tak równo wyszło. Spłaszczam, ale nie mówmy hop, póki nie przeskoczymy. Została druga strona. Z drugiej strony robię identycznie jak z... Czyli z lewej robię identycznie jak z prawej, tylko przełożyłam sobie bazę, tak? Jadę wzdłuż tej krawędzi, na zakręt, dociskam i spłaszczam. Hop i hop. No i teraz ja muszę odwrócić, bo hop, hop, w tamtą stronę jest niedobrze.
Okej. No i teraz zobaczę, czy mi tutaj, no w miarę, jeśli robicie tutaj ten zakręt i tu Wam się trochę podajecie papier do góry, to należy go wyprostować i jeszcze raz zrobić zakręt, tak? Żeby nie było tutaj, wiecie, widać tych narożników. No i teraz sprawdzam. Tu mam bardzo ładnie, ale tutaj widzę, że mam bardzo, bardzo nieładnie. Tutaj muszę odrobinkę ten papier przyciąć. Dla mnie ten narożnik był troszeczkę za daleko odsunięty od... O, teraz będzie lepiej. Odległość między końcem birmaty a końcem papieru była zbyt duża. I jak założyłam, to mi tutaj wystawało. Tutaj wystawało. A nie może wystawać, tak jak mówiłam, bo się zniszczy papier. Tak? Będzie tam bardzo łatwo go naruszyć. No i teraz spróbuję odkleić tą spłonkę od już przyklejonej góry. Nie pomyślałam, żeby tutaj też trochę oderwać, ale to się nic nie dzieje, bo to się przyklei do taśmy. Więc to się tutaj nic nie dzieje. No i znowu klej przy rancie birmaty. Niedużo, ale też nie żałuję tego kleju. No i to sobie smaruję. Teraz mogę rozsmarować do narożników. I z drugiej strony. Różne są metody naprawdę oklejania i wyklejania tych okładek. Bardzo często robimy teraz albumy obite w płótno, czyli dokładnie tak samo, tylko w płótno. Wszystkie kroki są takie same, identyczne, tak? Za każdym razem tak samo obijamy w okładkę, czy to w papier, czy w płótno. Zasada jest ależ mi tu wylał. Dokładnie taka sama. Szybko to ścieram, ale jeszcze raz po malutku dociskam. Jak ten klej ma gdzieś wypłynąć, to lepiej, żeby wypłynął tutaj w środek okładki, tak jak tutaj, tak? Bo tu przyjdzie papier, więc nie ma zupełnie strachu. Nie ma zupełnie strachu. No i robimy rancik. Delikatnie. Żeby nie uszkodzić papieru, bo pamiętajcie, że teraz tu między papierem a birmatą jest klej. Więc to trzeba naprawdę robić delikatnie, bo ten klej jest mokry, żeby nam nie przerwał papieru. No i mamy okładkę. Teraz bierzemy kość, najlepiej długą, z płaskim grzbietem. Jeśli nie mamy, to linijkę, ale też nie ostrą, tylko taką właśnie szerszą, tak? Z takim szerszym rantem. Nie taką ostrą. I dociskamy tutaj ten papier, gdzie okładki się mają połączyć. Znaczy, gdzie się łączą, tak? No i tutaj dociskam, powoli sobie podnoszę. Tego nie trzeba od razu złamać, tak? To nie musi się od razu złożyć. Dajmy troszkę tej okładce odpocząć i naprawdę róbcie to bardzo delikatnie, żeby Wam się tutaj ten papier nie porwał, tak? Bardzo delikatnie. No i teraz, jak już sobie tam wcisnęłam ten papier do tej taśmy i do tego kleju, który tam był pod spodem, to mogę tą okładkę delikatnie złożyć i tak wygląda okładka mojej bazy. Naprawdę nic trudnego. Naprawdę. Pewnie, że jak się to robi pierwszy raz, czy drugi nawet, to człowiek się stresuje. Natomiast jak to robimy trzeci, piąty czy dziesiąty, to już się nie stresujemy w ogóle. To już może być, że tak powiem, dochodzimy do takiej wprawy, że nie, w ogóle nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Okej, tutaj widzę, że mam... Nie. Mam, wiecie,
resztki kleju na rękach i mi się te farfocle przyklejają do papieru. Z bazą czarną, tak jak z bazą białą, musimy pracować czystymi rękoma na czystej powierzchni. Wtedy nic się złego nie dzieje i mamy wszystko czyste i ładne. Dobra, no to mamy okładkę. Przydałoby się teraz jakoś pomyśleć, jak te strony tutaj wkleić. No i najprostsza metoda na wklejenie strony to jest, ja pokażę to na razie na małej takiej kartce, tak? Okładka ma 6 5/8, czyli ja docinam sobie 6 5/8, czyli docinam ten, on jest krzywy, bo to jest papier, który obcinam nożyczkami, ale tu jest prosty. 6 5/8. Docinam papier na 6 5/8, czyli u mnie strona będzie miała 6 3/8, tak? Ale najpierw chciałam to pokazać. Jeśli zrobię stronę równą z okładką, wiadomo, że teraz ta okładka ma trochę więcej niż tamten milimetr czy dwa więcej niż te 6 5/8, ponieważ doszedł nam papier, tak? A papier też ma swoją grubość. No to byłoby to tak. Tak, tutaj mamy taki mały, widoczny ząbek tego papieru. No i najprostsze łączenie jest takie, że robimy po prostu bigowanie. To dla osób, które nigdy nie robiły same bazy. To jest najprostsze bigowanie. Robimy łączenie i wklejanie stron. Robimy bigowanie na półcela. Składamy papier. Oczywiście ten papier musi być odpowiednio długi i szeroki do okładki, tak? I mamy teraz tutaj taki zawias. I tym zawiasem przyklejamy tutaj do naszego grzbietu, tak? Czyli tutaj tym zawiasem do grzbietu. I tu będzie to wyżej oczywiście, tak? Żeby dochodziło do końca tu, no do, gdzie no nie do samego końca, tak? Tylko no gdzieś tutaj się kończyła się tutaj gdzieś ta strona. No i tak mamy zrobione łączenie, przyklejenie strony, tak? Na takim półcelowym haczyku. Czy to łączenie jest dobre? Oczywiście, jak każde inne. W zależności tylko od tego, jak bardzo chcecie mieć te strony rozbudowane, czyli ile klapek, kieszonek, zakładek, schowków, ile będzie dekoracji na tym i różnych takich rzeczy, no to musicie wziąć pod uwagę to, żeby ten haczyk był na tyle szeroki, żeby tą stronę po prostu utrzymał przyklejoną do tego grzbietu, tak? Żeby to się nie odkleiło. Natomiast ja nie chcę takiego łączenia. Ja chciałabym mieć tutaj łączenie, które nazywa się Hidden Hinge. Czyli jest to takie łączenie na zawiasach, na takiej harmonijce. Ja teraz wezmę tą grubszą stronę. Nie, muszę wziąć to, taki sam papier. Czyli jednak tą cieńszą stronę. A nawet chyba dwie. Bo jeszcze chcę na wszelki wypadek trzy. Czyli wyrywam dodatkowe trzy strony z tego bloku. Bo oprócz tego łączenia chcę jeszcze wykleić środek tutaj czarnym papierem. Nie ma oczywiście takiego przymusu, żeby to robić, tak? Ale ja tak lubię wyklejać tym czarnym papierem. Wtedy mam, znaczy papierem bazowym po prostu, nie czarnym koniecznie. Ale wtedy mam pewność, że mam równą ramkę, baza jest dodatkowo wzmocniona. Nawet jeśli to jest taki papier niezbyt gruby, to i tak jest wzmocnione. Więc wysokość mojej
Wysokość mojej okładki jest 6,5/8, więc docinam papier na 6,5/8. Tu równiutko, 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 6,5/8, tak, 6,5/8. Bo ja bym chciała, żeby to łączenie, a nie odkładamy bigotyny, tej bigownicy, żeby to łączenie było dokładnie na taką wysokość, jak jest okładka. Tutaj zostanie milimetr i tutaj zostanie milimetr, tak? Jak to przyłożę tutaj, to tu zostanie milimetr i tu zostanie milimetr. I o to mi właśnie chodzi, tak? Żeby taki malutki uskok, malutki ząbeczek tego został. I teraz jak robię moje bigowanie? No w prosty sposób. Najpierw robię sobie bigowanie, powiedzmy, na 1,5 cala. Może być na 2 cale, może być na 1,5. To nie jest ważne, bo to jest miejsce, którym przyłożymy papier do naszego grzbietu. Tak? Czyli tutaj on się powinien skończyć. No i teraz zostało mi te 1,5 cala, które muszę wymierzyć. Ten papier tu mi się powinien skończyć. No i teraz robię haczyki. Czyli mam pierwsze bigowanie na 1,5 cala, drugie bigowanie 2 cale, trzecie bigowanie 2,5 cala. Poprawiam. Nie mocno, bo ja mam cienką kartkę, więc nie mogę tutaj za mocno przycisnąć tej kulki. 2,5, następne 3 cale. Następne 3,5 cala. Na razie bigujemy, a ja za chwilę będę tłumaczyć. Następne 4 cale. Następne 4,5 cala. Pięć cali i 1,5 cala, czyli 6,5. No i teraz mogę to odciąć, ale jeszcze sprawdzę. Odstęp, strona, odstęp, strona, odstęp. I odcinam. No i teraz na razie to odłożę i pokażę, o co mi chodzi, bo to nie jest takie łatwe i na czarnym papierze to nie jest takie proste. Mam teraz to bigowanie pierwsze na 1,5 cala, a później na 0,5 cala i później znowu na 0,5 cala i na 0,5 cala. I ja sobie liczyłam odstęp, strona, odstęp, strona, odstęp. I teraz najlepiej będzie, jak to ponumerujemy, czyli numerujemy. Pierwsze bigowanie półcelowe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz to pierwszy ten odstęp, pierwsze bigowanie zostawiamy w spokoju, drugie na chwilę zostawiamy w spokoju, natomiast zaginamy papier między odcinkiem 2 a 3. Robimy coś takiego, tylko to, tylko tyle. Ale bardzo równo. Bardzo równo. Tak? Założyłam sobie papier między odcinkiem drugim a trzecim do góry. I teraz, jak złapię ten papier, to mam jeszcze bigowanie za trójką i bigowanie przed dwójką. I teraz, jak złapię za to takie złożone skrzydełko, to mogę tym papierem popracować i mi się zrobią tutaj same bigowania takie do wewnątrz, tak? I o to mi właśnie chodzi. Czyli teraz bigowanie między 1 a 2 zaginam też do wewnątrz. Ja wiem, że to wygląda na skomplikowane, ale to naprawdę nie jest skomplikowane. Jak zaraz zobaczycie, jaki efekt chcę osiągnąć. I bigowanie między 3 a 4 też zaginam do środka. Ono już jest trochę wypracowane,
bo ja łapiąc za te skrzydełko już trochę nagięłam ten papier. Czyli teraz te bigowanie idzie mi dużo szybciej. I teraz co ja chcę osiągnąć? No mianowicie chcę osiągnąć taki haczyk, przed którym jest pół cala i za którym jest pół cala przestrzeni. Czyli teraz zostawiam w spokoju przestrzeń między czwartym a piątym odcinkiem, a do góry podnoszę bigowanie między piątym a szóstym w tą stronę. Też układam papier równo, rozprostowuję tamto, co miałam już zgięte, na rzecz tego, żeby ładnie zbigowało mi się. I robię dokładnie to samo. Biorę, trzymam za ten haczyk już, tak? I teraz w ogóle nie muszę przeginać papieru, bo mi się to samo ładnie zakłada. I mam 100% pewności, że po pierwsze jest równo, a po drugie odległości między tymi liniami też są równe. Ten papier musi być wyrobiony w jedną i w drugą stronę, ale nie możemy dopuścić do tego, żeby nam pękł gdziekolwiek, tak? No i teraz mamy dwa takie haczyki. Tu mamy przestrzeń, tu mamy przestrzeń i tu mamy przestrzeń. Złożyłyśmy ten papier w taką harmonijkę. I teraz dopiero proponuję te bigowanie między tą stroną, częścią 0 a 1 ładnie zbigować. Choć to wcale nie jest konieczne. I między szóstką a kolejną tą półtoracalową przestrzenią. Tak jak mówię, nie jest to wcale konieczne. Bo ten papier i tak wejdzie nam tam w te szczelinki, ale będzie dobrze wypracowany. I mam moje dwie zakładki. Przestrzenie, które mi przykleję do prawej i do lewej okładki i przestrzenie między stronami. I tak to będzie, tak to moje łączenie będzie wyglądać. Czyli teraz odwracam to do góry nogami i tu w środku, gdzie mam tutaj te wystające haczyki, tak, w środku, tu przyklejam taśmę. Znaczy tą taśmę możecie przykleić dookoła nawet tego, tak jak chcecie. Ja na pewno taśmą sklejam środki tych haczyków. Czyli pierwsze jest łączenie z okładką lewą. Drugie to jest przestrzeń. Dopiero w trzecim przyklejam taśmę. I tak przyklejam na zewnątrz bardziej niż w środku. Potem mam kolejny, tym przykleję do tej taśmy, tak? Potem mam kolejną tą przestrzeń łączenia z grzbietem. Zostawiam to na razie w spokoju. I wklejam taśmę do drugiego łączenia. Patrząc, żeby nie wyjechać za bigowanie, bo wtedy taśma będzie wystawać za kartę. Dociskam. Jak widzicie, pod tą, jak jest taśma dobrze przyciśnięta, to ona zmienia kolor, tak? Bo wyprowadzam z niej całe powietrze. No i mogę teraz odkleić spłonki i albo w prawo, albo w lewo złożyć i przykleić ten haczyk. I tutaj dokładnie to samo. Albo w prawo, albo w lewo, tam gdzie się lepiej składa kartka. I teraz tutaj mam znowu prostą powierzchnię i tą powierzchnię przykleję do okładki. Natomiast tutaj mam dwa haczyczki, które bardzo ładnie utrzymają nasze strony. I teraz mogę sobie docisnąć wszystko, powyginać w obie strony ten papier, żeby on mi pracował i żeby nic złego się z nim nie działo. I teraz ja robię tak, że przyklejam jeszcze taśmę
tutaj na środek, czyli na to łączenie środkowe, tak? Od końca do końca. Naprawdę od końca do końca. I na te brzegowe, na te brzegi, żeby mi się papier, broń Boże, nie przesunął, jak już przykleję okładkę do grzbietu. No i ten sam zabieg kosmetyczny, czyli po prostu dociskam taśmę, żeby z niej wypchnąć całe powietrze. I teraz jeszcze można sprawdzić, czy gdzieś nie przykleiłam tej taśmy za wysoko, czyli czy ona mi nie wychodzi poza papier. I ja widzę, że tu wychodzi. Więc to sobie od razu obetnę. No i teraz mam łączenie eleganckie do mojego grzbietu. No i teraz, dlaczego nie przykleiłam więcej taśmy? Bo jeszcze po dwa kawałki taśmy mam tu. Więc absolutnie nie muszę tego doklejać. No i teraz ustawiam, widzicie te moje półcalowe bigowania, one są dokładnie na rancie tego łączenia, tak? Czyli dokładnie jakby mam wyznaczony środek mojego grzbietu, więc no, mogę zacząć przyklejać. Najpierw oderwę te spłonki. Krótsze i tą spłonkę środkową. No i teraz oczywiście muszę użyć kleju, no bo te dwa ranciczki nie są niczym jakby zabezpieczone do i nie będą się miały czego trzymać, tak? Więc muszę to ładnie posmarować klejem. Te dwie strony też mogę posmarować klejem. Te, które są łącznikami, znaczy przedłużeniem naszego łącznika. Tutaj to ja, wiecie, nie żałuję kleju, nie? Jakoś nie bardzo, nie leję tego kleju, nie wiadomo jak bardzo, ale no nie żałuję go tutaj. No i teraz mogę oderwać też te i przykładam, postaram się nie włożyć głowy w obiektyw i ładnie to ułożyć. Moje bigowania wyznaczyły mi, gdzie mam przykleić moje łączenie, tak? Tutaj kończy mi się, kończy mi się grzbiet z jednej strony i kończy mi się grzbiet z drugiej strony. Mówiłam, że one nie są konieczne do zaginania, nie? No nie są konieczne, ponieważ i tak to wgniecenie tego papieru tutaj będzie trochę większe niż to bigowanie. No i teraz mogę z jednej strony odkleić tą ostatnią spłonkę. Co już nie jest takie proste w takiej pozycji. No, odchodź. I ładnie sobie rozmasować ten papier, żeby on mi się równo tutaj przykleił. I to ten sam myk z drugiej strony. Dlatego nie odklejałam tych spłonek prędzej, tak? Żeby one mi nie przykleiły od razu tego papieru, żebym jeszcze miała szansę
go tutaj ładnie rozprowadzić i dopiero na koniec ułożyć fragment, który jest oklejony taśmą. Czy coś tu może nie wyjść? Pewnie. Milion rzeczy. Ale jak się przyłożymy, zrobimy to po malutku. Wiadomo, że można film spauzować. Po malutku sobie tutaj poczekać. Jeszcze raz delikatnie wciskam papier do środka w łączeniu między grzbietem a okładką prawą i lewą. Ok. Dobra. I teraz mogę ponownie złożyć okładkę. I tutaj mam dwa haczyki, do których przyczepię karty. Tak wygląda baza. Film już trwa długo. Będę go musiała trochę obciąć, ale to nieważne. Spotkamy się w kolejnej części, gdzie zrobimy sobie strony, okleimy tutaj te okładki boczne, prawą i lewą, i zrobimy dwie strony. I te strony będą czekać na nasze pomysły, jak będą ozdobione, rozbudowane i co tam będziemy chcieli sobie na tych stronach fajnego zrobić. I jak ten album będzie ostatecznie wyglądał. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną część filmu z naszym, z moim albumem zimowym. Papatki!